Siemka, z tej strony Eliasz. Dzisiaj spróbuję sobie zrobić rozróbę na poziomie trudnym. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Nasza opowieść zaczyna się w Adlersbrunn. Miejscowy władca zawezwał bohaterów, by pomogli mu obronić zamek przed szalonym doktorem Słomensteinem. Nasza opowieść. A, czyli to jest normalny poziom trudności. No zobaczmy, jak nam pójdzie. Jak uda nam się obronić bramę bez zniszczenia, bez dotknięcia jej, to wrzucę ten film. No jak nie, no to zobaczymy. Dzisiejszej nocy miała się dopełnić zemsta doktora Słomensteina. Najważniejsze, żeby każdy wykonywał swoją rolę tutaj. Makri, którym gram, przede wszystkim odpowiada za zabijanie bossów za pomocą swojego ulta, w czym jest bardzo dobry, zwłaszcza w połączeniu z Aną, jej uśpieniem i jej ultem. Żołnierz musi niszczyć te słabsze fale wrogów, ponieważ ma masywne takie szybkie obrażenia. A Hans najlepiej, żeby eliminował tych takich, którzy walą prądem. Przepraszam bardzo, ale ciągle jeszcze nie jestem w idealnym zdrowiu. Musiałem to zrobić, bo nasz żołnierz nie za bardzo dawał radę. Ale mam nadzieję, że nabiję jeszcze ulta do przyjścia żniwiarza. Wczoraj dużo grałem z randomami na wysokim poziomie trudności, ale to nie ma sensu. To jest jak w rankedach, po prostu jak ktoś nie rozumie, co się dzieje, to nie ma szans na wygranie. Zawsze tutaj każdy musi robić swoje. Kurde. Słowniki rozbijały się o wrota, a stare drewno trzeszczało i pękało pod ich wybuchem. Wzmocniłam cię. Kula wystrzelona przez rewolwerowca trafiła śniadziarza i zabiła go na miejscu. Nie wiem, że daj radę na trudnym poziomie w tym składzie. Czy sobie z nim poradzimy? Ale ja postaram się jeszcze zrobić na trudnym poziomie i wrzucić wam filmik. To muszę zabrać po prostu drużynę. Gdzie jest żołnierz? Wydaje takim oczyszczeniem walki i zająć przede wszystkim żołnierz. Mam nadzieję, że mu nie zależy tak do końca.
zadrżała, gdy objawiło się wielkie dzieło doktora Złomensteina. No zobaczymy. Nie mam ulta. Wróg na celowniku. Ożywiony przez doktora istoty nawęczniał od straszliwej magii, która zmieniła ją w niszczycielskie monstrum. Atakują rana! Wybiło południe. No to jest. Było do cholery. Cicho, próbuję wymazać ten obraz z pamięci. No niestety nie idzie nam za dobrze. Ja nie uwierzę, ja jakoś daję radę, bo zrobiłem z tym ultem jednym. Czas jak się zatrzymam, gdy do bitwy dołączył sam doktor Złomensztajn. Pożałujecie, że śpiewaliście doktora Jamesona Złomensztajna! Doktor Złomensztajn bombardował zamek, a każdemu wybuchowi akompaniował jego szaleńczy śmiech. Ale daj mi ulta bez patrzenia, czy mam nabitego swojego. Trudna fortuna przestała sprzyjać rewolwerowcowi. Jeszcze przegramy. No ale zobaczymy. Mam ulta, więc spróbuję zdać dużo obrażenia temu Junkensteinowi. Ustawię się z lewej. Łucznik zgładził szlifiarza. Celna strzała przeszyła jego martwe serce. Fortuna przestała sprzyjać rewolwerowi. Kurde, uśpiła go wtedy, kiedy chciałem go zastrzelić. Każdy strzela Junkensteina, nikt już się nie skupia na zwykłych robotach. Czyli to jest ten moment, w którym się normalnie przegrywa rozgrywkę w drużynie, która nie do końca wie, co się dzieje. Bohaterowie nie wiedzieli, że Słomensztajn miał i innych słuszników. Moi słudzy nigdy nie umierają. Teraz w pierwszej kolejności trzeba zabić wiedźmę, bo ona będzie leczyła. No, to już wiecie więcej, o co chodzi. Na poziomie hard po prostu wszyscy mają większą ilość życia, zdają większe obrażenia, więc tej drużynie już nie dałbym tego rady zrobić. Ale jak zbiorę jakiś skład, no to postaram się nagrać i wrzucić. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Było mi miło. No i zobaczymy. Jeszcze spróbuję zagrać żołnierzem, bo tylko go mi brakuje, jeszcze tego nie wszedłem tej misji. No i chciałbym też zrobić to tak, żeby nie stracić obrażeń na wrotach. No ale jeszcze wszystko przed nami. Będę grał i
na bieżąco nagrywa, jak coś się uda zrobić, to wrzucę. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.